Wydawnictwo Taszka wydaje bajki polskich autorów. Poza tym propaguje mądre rodzicielstwo i zachęca do czytania bajek. A ze mną Kasia, cześć. Cześć. Kasiu, jakie korzyści płyną z czytania dzieciom bajek? Och, korzyści jest wiele, można byłoby długo opowiadać, natomiast no, jakąś taką jedną dla mnie na przykład fajną korzyścią jest to, że spędzamy czas z dzieckiem. Poznajemy różnych bohaterów, fantastyczne historie, mogą one być punktem wyjścia do wielu rozmów, poznajemy siebie lepiej, rozwijamy wyobraźnię, pobudzamy nasze talenty, no długo mówić. Same korzyści. Macie też coś dla rodziców. O czym traktuje Fika? Jak najbardziej. Czasopismo Fika wydajemy już od prawie 6 lat. Jest to jedyne pismo, które pokazuje teatr dla dzieci, również nowości wydawnicze, innych wydawnictw, nie tylko nasze oczywiście publikacje. No i w ogóle pokazuje ten świat twórców dla dzieci, artystów. Dzisiaj macie premierę. Tak, A niech to gęś kopnie, Marty Guśniowskiej. Jest to proza napisana na podstawie spektaklu tej samej autorki, grana już w teatrach od wielu lat. Zdobyła wiele nagród już też i w Polsce i za granicą. No i dziś mamy premierę książki. Ilustrację zrobił Robert Romanowicz, więc no jest genialna. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i zapraszamy oczywiście do stoiska Taszka. Dziękuję.